To był błąd, po ludzku rzecz biorąc, błąd uderzający w ludzi, taki brak empatii, nieczułość na ucho społeczne, na to, czym jest dzisiaj taka firma społeczna i praca dla osób chorych psychicznie. Zawsze witałem z dużym zaciekawieniem i z uznaniem wszelkie inicjatywy, które próbują chorych, niezależnie od tego, jaki to jest problem medyczny, wprowadzać w życie. To, co był w stanie zrobić, dysponując tym, czy dysponował, nie może nie budzić pewnego szacunku i na pewno jest pomyślany jako szalenie ważna inicjatywa, która otwiera cały szereg możliwości związanych z tymi wszystkimi działaniami, które miałyby zabezpieczyć ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. To jest niszczenie czegoś, co jest osiągnięciem bardzo wielu ludzi i co temu miejscu nadało nowy wymiar, nowy koloryt, nowy klimat. Dla nich to jest taki dramat, nie tylko emocjonalny, też egzystencjalny, prawda? Tutaj ja się trochę opiekowałam tą grupą, wiem, co to znaczy utracić tą pensję, utracić tą pracę, prawda? To poczucie jakiejś wspólnoty tutaj, tego zespołu. To jest taka najtrudniejsza praca z pacjentami, taka prawdziwa praca, gdzie jest się z nimi na co dzień, gdzie się z nimi towarzyszy w pracy. Mój syn tu też chodził i bardzo był zadowolony i dostał certyfikaty przeróżne. No, bardzo tutaj chwalił sobie, że no i po prostu stanął na nogi. Działalność Laboratorium KOGI to jest ważna z tego względu, że laboratorium pracuje z osobami chorującymi psychicznie, a to jest grupa, która rzeczywiście wymaga specjalistycznego wsparcia, a laboratorium takie specjalistyczne wsparcie było w stanie tej grupie dostarczyć. No, trzeba przyklasnąć tylko tej inicjatywie, co pan profesor Sechnicki stworzył. To działa trochę tak, jak pan Kogito. Laboratorium, a więc miejsce, że próbujemy wypracować i stworzyć pewien wzorcowy model, który później powinien być wdrażany w rozmiarach zdecydowanie szerszych. Trzeba takie inicjatywy wspierać i trzeba się troszczyć o nie, bo one nie rodzą się w ciągu jednego dnia. No właściwie jak się pracuje, to człowiek jest dowartościowany, doceniony i jest potrzebny. No bo w domu, no wiadomo, różne rzeczy się robi, prawda, no ale to jest takie pranie, gotowanie, prawda, sprzątanie, a jakiejś takiej wymiernej pracy, którą ktoś zauważy, doceni, no to tego nie, no ja tak przynajmniej tak to odczuwam. Wy jesteście w pierwszym momencie trochę słabsi, ale równocześnie tak naprawdę niszczy was wasza siła, bo gdyby tutaj tak dobrze nie szło, to pewno nie byłoby tylu, prawda, niechętnych, którzy zazdrosnym okiem na to przedsięwzięcie i na ten ośrodek patrzą. Nie ma rzeczy takich właściwie tak naprawdę niemożliwych. Zdołaliśmy komunę pokonać, przejść tak transformację, przebudować społeczeństwo, kraj. No to wydaje się, że wszystko można, a przecież okazuje się, że nie. No dla mnie jest to skandaliczna decyzja, dlatego, bo uważam, że zbyt dużo dobrej energii, zbyt dużo pracy zostało tu włożone, a sama idea w ogóle jest wspaniała. Także muszę powiedzieć, że nie rozumiem tego. Gdzieś to wymknęło się spod jakiejś chęci do prowadzenia, do rozwiązania, przy czym nie potrafię tutaj jednoznacznie wypowiedzieć się co do przyczyn takiego stanowiska i decyzji, jakie władze podjęły. Ja nie mam wątpliwości, że odkąd ten spór stał się aż tak medialnym, to gotowość pana wojewody do jakichkolwiek mediacji czy rozmów gwałtownie się zmniejszała. Przykro mi jest z tego powodu, no ale no,
wyższe instancje za tak zadecydowały, to musimy się podporządkować. Innego wyjścia nie mamy. Nikt przez te miesiące do nas się nie zgłosił, nie przyjechał tu, nie chciał rozmawiać z nimi, nie pytał. Wojewoda twierdzi, że on jest na prawie, że wszystko robi zgodnie z prawem. To oni nie mają specjalnie wyjścia żadnego. Muszą słuchać tego, który po prostu zgodnie z prawem działa. Cóż oni poradzą? Nic. Ta idea została jakoś, ja nie chcę mówić przekreślona, bo mam nadzieję, że rozwój tej myśli będzie kontynuowany, ale została w sposób znaczny zahamowana. Konsekwencje tej decyzji aroganckiej, decyzji, którą właściwie bez żadnej wątpliwości już w tej chwili mogę nazwać wyrazem przemocy władzy wobec obywateli, brutalnej przemocy. Konsekwencje tej decyzji są bardzo poważne nie tylko dla tych osób, których bezpośrednio ona dotyczy, ale także jest bardzo niedobrym sygnałem dla całego środowiska osób zaangażowanych w jakiekolwiek działania prospołeczne, bo to pokazuje, że cały wysiłek, trud, wizja może być zniweczona dosłownie w każdej chwili i obywatel jest bezsilny, nie jest w stanie nic zrobić. Ci ludzie, którzy decydują administracyjnie o losach takich placówek, nie mają pojęcia, jak to jest, kiedy jest się chorym. Jest to nieprawdopodobny przykład arogancji władzy, który powoduje po prostu irytację, złość i nie chodzi tylko o to, że jest to jakby taki przejaw buty urzędniczej, tak? Chodzi też o to, że jest to po prostu głupia decyzja i wojewoda, który ją podjął, nie miał nawet odwagi jej bronić. No, myślę sobie, że to jest wielka szkoda, że taka wspaniała inicjatywa została zaprzepaszczona. Nie ustaje we mnie zdziwienie nad tą sytuacją. Współczucie dla tego człowieka, który taką decyzję podjął i chyba ludzie mówią, że przecież ma jakąś inteligencję, która taką emocjonalną, która musi mu podpowiadać, że zrobił krzywdę. I że działa niesłusznie. Znaczy, to jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, ponieważ no, wiadomo, z dnia na dzień zostaniemy bez pracy. A co będzie dalej, no to też nikt teraz nie umie tego powiedzieć. Bo poszliście kompletnie innym trybem. Poszliście trybem tego, co jakbyśmy sobie przeczytali Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej dzisiaj, po tylu latach, to jest dokładnie to samo. To partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne, tak? Było też partnerstwo z biznesem. Biznesem, który zaufał przedsiębiorczości społecznej i który zdecydował się na to, żeby ją wspierać. Wygraliście walkę z rynkiem, a czy wygraliście walki z państwem? Kolejne zachowania urzędników, kolejne listy z piątku na przykład, no pokazują ignorancję tej władzy, tak? Że nagle oni w piątek czy w czwartek przysyłają list z pytaniem, ile osób jest tu zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo oni by chcieli pomyśleć ewentualnie w czwartek, w piątek, kiedy dzisiaj zamykamy Zielony Dół, a wypowiedzenie było w maju. To co najmniej pół roku będzie stało puste, bo to rozstrzygnięcie konkursu niczego nie rozstrzygnęło, dlatego że Unicorn jest też stowarzyszeniem odpowiedzialnym i nie może wejść bez portfela zamówień tutaj i wziąć na siebie kosztów. W związku z tym pan wojewoda trochę się pocieszy tym budynkiem i oczywiście popłaci za jego utrzymanie. I ten argument o tym, że dotyczyło to niewielkiej grupy osób, 15 czy 20, jest dla mnie bez znaczenia. Poparcie przecież, jaki Zielony Dół otrzymał z Polski, z zagranicy i od osób indywidualnych i od grup społecznych, organizacji, było bardzo silne. A władza mówi nie, bo nie. Trzeci już rok obowiązuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia, który to program w najmniejszym wymiarze nie jest realizowany. On pięknie się przedstawia na papierze, jest wewnętrznie spójny, jest pomyślany jako taka nadzwyczaj złożona akcja, czy też aktywność różnych społecznych instytucji, nie tylko służby zdrowia i tego rodzaju instytucje jak Zielony Dół, jak najbardziej wpisują się w ten model, czy w ten program, który, co tu dużo mówić, po prostu nie działa.
Likwidacja Zielonego Dołu to jest, myślę, że klęska ekonomii społecznej, ponieważ to miejsce nie tylko służyło osobom chorującym psychicznie, ale też było wzorem dla całej Polski, jak mądrze wykorzystywać przestrzeń publiczną do współpracy w realizacji różnych projektów społecznych. Wolałbym tu nie być na tej uroczystości, bo nie lubię pożegnań, nie lubię powitania, lubię radość. Natomiast nie lubię takich zdarzeń, jakie ma miejsce w tej chwili. To jest coś niespotykanego, coś niezwykle ważnego dla naszego społeczeństwa i dla nich. I jest mi przykro, że to się musi tak skończyć. Zebraliśmy się tutaj, żeby, no już chyba tak mi się wydaje, pożegnać Zielony Dół. No szkoda bardzo. No na pewno jest mi przykro, że tak się stało, jak się stało, bo Laboratorium Cogito jest liderem przedsiębiorczości społecznej. Taki tytuł został tej spółce nadany w ubiegłym roku na takiej uroczystej gali, którą organizowaliśmy w Teatrze Słowackiego w ramach ogólnopolskich spotkań ekonomii społecznej. Natomiast dla mnie Laboratorium Cogito nie przestaje być liderem ekonomii społecznej, dalej nim pozostaje. No krzywda wielka dla tych młodych ludzi. To nie mogę inaczej o tym nie myśleć, niż nie myśleć z pewnym żalem. No trudna sytuacja, no ciężko mi jest o tym mówić, w ogóle mamy teraz duże przenosiny, także do magazynów, także pracy jest dwa razy więcej niż normalnie, co tutaj było. Po prostu zrobiło się dość smutno dla wszystkich. Dla tych szczególności, którzy tu brali udział w tym programie. I szczególnie jak się to widzi, jak się wyprowadzamy, prawda, wynoszone są te niektóre rzeczy, no to tak się człowiekowi tak przykro robi, że tak powiem. Mieli zajęcie, no czuli się taki tacy bardziej pewni siebie. Jestem, powiem szczerze, po prostu zasmucony tym, co się stało tutaj dzisiaj. To jest pożegnanie Zielonego Dołu i no jest mi smutno, że to się kończy. Myślę, że to jest poczucie straty energii, jaką i serca, jakie wiele osób włożyło w ten ośrodek, żeby on odzyskał dawną świetność. I tak po ludzku z tego powodu jest nam szkoda. Muszę dwa razy pomyśleć, zanim powiem o uczuciach. Dlatego, że jestem politykiem społecznym i muszę dbać też o to, z jakim wynikiem wyjdziemy z Zielonego Dołu. Dla tych ludzi, co wychodzą z chorób psychicznych, no, to było jedyne miejsce, które można było wejść na rynek jako tako przygotowanym. Jestem kelnerem. W Zielonym Dole pracowałem 3 lata. Czego im najbardziej żal, to właśnie tej grupy. Tego, że stworzyli team, który ma pewną markę i teraz on musi się rozczłonkować co najmniej. Ale to są bohaterowie, bo bez pracy i zaangażowania zespołu nic by nie było. Nawet jeżeli zacznie się coś nowego, to co ci pacjenci tutaj osiągnęli i to, co tutaj zrobili, zostało w pewien sposób przez urzędników zniszczone. One w tym fakcie, iż mogły pracować, ten fakt wskazują jako najważniejszą przesłankę podtrzymania zdrowia, czy utrzymania zdrowia, czy takiego samopoczucia, poczucia, że jest się pełnoprawnym, sprawnym obywatelem tego kraju, który pracuje, który płaci podatki, który tak naprawdę nie jest stygmatyzowany i nie różni się niczym od tych, którym nie dane było doświadczyć problemów ze zdrowiem psychicznym.
Wszyscy właściwie sobie pomagaliśmy, pracowaliśmy w różnych momentach i zdrowienia i tak dalej. Także naprawdę bardzo, bardzo sobie ceniłam tutaj pracę w Zielonym Dole. Bardzo byłam zadowolona z tej pracy. Niosą ze sobą ogromny bagaż, myślę sobie, traumy, którą jest utrata pracy, utrata perspektyw, przerwa w ich pracy jako zespołu. No i myślę sobie, że przerwa czy przeszkoda w zdrowieniu. To jest decyzja, która najbardziej bije oczywiście w osoby, które tu pracują, ale też w nas jako stowarzyszenie, ze względu na wielką inwestycję, którą myśmy dokonali, i ona jest nie do odzyskania. I to jest nie tylko inwestycja materialna, prawda, ogromna, kilkaset tysięcy, ale też ludzka, uczuciowa. Jakaś taka naprawdę takie dzieło, które może nie można dotknąć, może go tylko poczuć, jak się tu przyjdzie. Tego mi żal najbardziej. Jeżeli te osoby znajdą gdzieś pracę, jeżeli ich los nie będzie może tragiczny, to mówią, tak jak tutaj, to już nie będzie nigdzie. Dlatego, że tutaj właśnie tworzył się zespół. Obsługa była świetna, pracownicy też. To była ekipa zgrana pod każdym calem, w każdym calu. Bałbym się bardzo dawać im jakąś zbyt łatwą nadzieję. No bo na czym ją budować? No, nadzieja nie jest optymizmem, prostym optymizmem. Nadzieja musi mieć też swoje jakieś fundamenty. A tutaj się okazuje, że te fundamenty mogą być w każdej chwili podkopane. No więc mogę tylko się dzielić z nimi swoją bezradnością, a sądzę, że nie na to oni czekają. No, pracownikom Zielonego Dołu wyraził mu współczucie i powiedział, że niech nie tracą nadziei. Nie traćmy nadziei, próbujmy poszukiwać jakiejś formy rozwiązania tego, konsolidując się, łącząc się z jakimiś już istniejącymi stowarzyszeniami, organizacjami, inicjatywami, które konsolidują wokół siebie ludzi o podobnym patrzeniu na świat. Robili kawał dobrej roboty i żeby się dalej nie poddawali, może będzie następne takie miejsce, tak? Gdzie można będzie robić coś takiego dalej. Rozumiem, że ta działalność będzie realizowana w jakichś innych lokalizacjach. Sądzę, że determinacja zespołu zarządzającego jest na tyle duża, że ta działalność będzie mogła być kontynuowana. Nie wiem, czy od razu, czy po jakimś czasie. Ja kibicuję tej działalności i mam nadzieję, że rzeczywiście uda się wyjść na prostą i też w ramach tych możliwości, które ja mam osobiście, czy w ramach pracy zawodowej, którą wykonuję, to będę starał się laboratorium wspierać. My prowadzimy rozmowy różne. One są, powiedzmy, takiego typu, że też nie od razu, ale chcę wierzyć, że z początkiem przyszłego roku, jeżeli się nic po drodze nie zdarzy innego dla nich, to zaproponujemy im inne miejsce i na takich warunkach, które już nie będą oparte o domniemanie dobrej woli ze strony urzędnika publicznego. Mam też nadzieję, że te wszystkie obiecane czy uwzględnione w tym konkursie działania zmierzające do zabezpieczenia stanowisk pracy osób, które tu pracowały, wskazane przez tych, którzy organizowali ten konkurs, przez pana wojewodę i przez jego urzędników, że zostanie to dotrzymane. Prawda? To jest szalenie, w moim przekonaniu, ważna sprawa, uwiarygodniająca w ogóle osoby, które podejmowały tego rodzaju decyzje. I mam nadzieję, że tej energii nie zabraknie, żeby różne takie projekty przenosić w inne miejsce. Dlatego, że jedna porażka nie może przesłonić nam odpowiedzialności za los osób chorujących psychicznie. Nasi pacjenci psychiatryczni są taką grupą pacjentów, której trudno jest zdobyć szersze wsparcie. Myślę o czymś takim jeszcze, że ta cała
nazwijmy to spór o Zielony Dół, czy walka o ten Zielony Dół, ona uruchomiła pewne dyskusje, pewne tematy, uświadomiła wielu ludziom problemy, których nie byli aż tak świadomi, jakich warunkach, jaka jest sytuacja, jak trudno, czy jak ważne jest to, aby osoby z różnymi doświadczeniami psychiatrycznymi, z doświadczeniami, tak jak wspominałem, różnego rodzaju kryzysów, mogły powrócić do społeczeństwa. Cóż to jest za powrót, jeśli nie można znaleźć jakiejkolwiek pracy. Stworzyli wspaniały zespół, wspaniały team i myślę sobie, że to nie umiera i że ważne, żeby to nieśli ze sobą dalej. Tutaj trzeba zamknąć ten projekt i ten projekt, który pozostanie w ludziach, w idei, w emocjach, przenieść po prostu w inne miejsce, żeby dalej żył, bo on będzie pewnie dalej żyć. Jestem osobą dość wierzącą i mam nadzieję, że jednak jeszcze coś się jednak urodzi jeszcze. Że jakaś ta sytuacja się rozwiąże. To nie koniec. Tak. Pracownicy Zielonego Dołu poprzez swoje zaangażowanie i takie poczucie jedności już udowodnili, że są marką samą w sobie. I teraz tylko trzeba im pomóc szybko odnaleźć się w jakiejś innej przyjaznej przestrzeni, a to poczucie wspólnoty, jakie zbudowali, dobrą jakość usługi, z powodzeniem mogą przenosić dalej. Jestem z nimi i że zrobimy następny jakiś projekt razem, że to jest oczywiste. Oni są wystarczająco silni w tym swoim zespole i że mają wsparcie w terapeutach i w naszym stowarzyszeniu, w Laboratorium Cogito i od tego to stowarzyszenie jest, żeby w ich imieniu rozmawiać z władzami. Natomiast ważne, żeby oni jakby zajmowali się własnym zdrowieniem i byciem w zespole. No i myślę, że gdzieś się spotkamy w przyszłości i znowu stworzymy jakiś zgrany zespół. Zwyciężymy. Nie opuścimy was. Jest nadzieja.